Podstawowym badaniem jest badanie ultrasonograficzne przed zabiegiem oraz biopsja tarczycy, biopsja guska tarczycy oraz ocena czynności hormonalnej całego gruczołu, czyli wykonanie badań hormonalnych, takich jak TSH oraz wolne hormony tarczycy, tyroksyna i trójiodotyronina. Ostateczna kwalifikacja do zabiegu spoczywa oczywiście na operatorze, który badając samodzielnie pacjenta, o, ocenia możliwości techniczne wykonania zabiegu oraz jego bezpieczeństwo w każdym przypadku.